Dobry, cześć i czołem. Kupaczcie, wyłączę telefon. W ogóle jeszcze nie włączony. A Twitek, skup się. Wrzuciłem kij w mrowisko z samego rana. No to może trochę w tym mrowisku rozbełtam. Wychodząc z założenia, że to dobra pora. Rano. No powiedzmy, że do kawy. Chyba myśli się najlepiej. Umysł wypoczęty, chłonny. A chciałem pogrzebać w czasie. I ja sobie zdaję sprawę z dwóch rzeczy. Że to jest po tylu latach nawykowego myślenia, że czas to co razem ze zdarzeniami płynie. Mimo, że my wszyscy wiemy. I Einstein mówił 100 lat temu, że to tylko błędne postrzeganie. To i tak mamy ten nawyk. I teraz jest nam ciężko zrozumieć, że to jest fikcja. Mimo, że każdy z nas ma doskonałe doświadczenie, no prawie co noc, bo powiedzmy, że nie każdej nocy my pamiętamy, ale wiele, wiele, każdy ma przykładów na to, jak przebiegał sen, że zdarzenia były takie podobne jak tutaj, coś tam robiłem, z kimś rozmawiałem i tak dalej, a nigdy nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, ile trwał sen, bo tam taka kategoria nie istnieje. A tutaj nagle jest. Jest tak mocna, że mimo, że mam to doświadczenie nocne, nic mi to nie pomaga. To jest pierwsze, a drugie to, że ja próbuję tylko pociągnąć do myślenia. To nie to, że Witka wnioski są jedyne prawdziwe, absolutnie. Absolutnie, tym bardziej, że ja wiem, ile czasu mnie to zajęło. Ale to zawsze może się przydać. Zawsze może to być czymś, co sprowokuje do myślenia. A to jest trudne, wiem o tym. Ja sam, szukając odpowiedzi na pytanie, co było wcześniej, jajko czy kura, musiałem w końcu przyznać, że to obłęd. Że to jest źle zadane pytanie. Ale jest ważne. Bo szukając odpowiedzi na nie, muszę zdać sobie sprawę, że nic nie mogło być przed czymś. Czyli to dowód na jednoczesność. To dowód na nieistnienie liniowego czasu. Jeżeli byłoby najpierw jarko, to skąd wzięło się? Jeżeli byłaby najpierw kura, to skąd wzięła się? I tak dalej. Jeżeli Bóg stworzył świat, to kto stworzył Boga? Jeżeli wszystko wzięło się z niczego, to paradoks myślowy, bo nic nie może stworzyć czegoś, tak jak coś nie może się rozpaść w nic. To przeczy logice. Tak? Więc to jest fajnie gadać o rzeczach nielogicznych, ale to już metafizyka, coś czego jest tylko teoretyczne. W praktyce nie występuje. Więc ja doskonale rozumiem, że czas, dobrze tłumaczył Einstein, jest tylko znacznikiem w przestrzeni. Jeżeli ja umówię się z tobą w danym miejscu, w danej godzinie, to my mamy wszystkie potrzebne składniki do tego, żeby się nie minąć w czasie i przestrzeni, bo jest tylko czasoprzestrzeń. Natomiast to nawykowe nasze myślenie od dziecka, że czas to coś, co upływa, to zmieniające się daty, proces starzenia, lata i tak dalej, to już jest tylko iluzja. Jest zawsze tylko to, co jest. Tutaj nie miał racji Einstein, mówiąc, że woli wiedzieć, iż księżyc jest na swoim miejscu, nawet jak na niego nie patrzę. No nie jest. Świat, ten nieobserwowany, który jest niemierzony przez obserwację, to tylko potencjał. On nie ma żadnego kształtu, żadnego wyglądu. Potencjalnie istnieje, jak spojrzy, czyli jest w rozproszeniu, totalny chaos. Jest wszystko, ale nie wiadomo co, gdzie i kiedy.
jak spojrzę, dokonuję tego kolapsu funkcji falowej. Czyli w tym momencie zatrzymuję ten chaos. O, jest taki. I teraz tam ktoś idzie. My poprzez obserwację wprowadzamy ład do chaosu. I to jest dobre rozumienie czasu. Naprawdę. Kładę się co wieczór spać w nadziei, że obudzę się jutro. I zawsze zawiedziony budzę się dzisiaj. I tak jest zawsze, zawsze i zawsze. Tak naprawdę tylko to jest, co teraz robię, ta chwila. I ona będzie zawsze. Bo ja zawsze będę dokonywał jakiegoś aktu pomiaru. Coś widział, coś słyszał, coś robił właśnie też. I to właśnie jest, ja w tym jestem. A cała reszta, to tak jakbym nie skasował karty pamięci, że pamiętam wczoraj, ale tego nie ma. Gdybyśmy zmienili sposób myślenia tak dalece, że zmienilibyśmy słownictwo, to wiedzielibyśmy, że mówiąc wczoraj, ja cały czas mówię o tej samej chwili, która wyglądała trochę inaczej. W tym nie ma upływu czasu. Tak jak we śnie coś robię, ale nigdy rano ze życia sobie nie zapiszę, jak długo mi to zajęło, jak długo śnił mi się ten sen chociażby. Bo tam we śnie ten liniowy czas w ogóle nie istnieje. My to mamy doświadczenie wszyscy, kochani. Jak zrobić to, żeby to doświadczenie przenieść na jawę? Tu jest dokładnie tak samo. Te zdarzenia się tak samo dzieją. No podobnie bardzo, jak we śnie. Ale to, że ten czas mija razem z procesem zdarzenia, to już tylko nawyk. My obserwujemy innych od dziecka. Oni się starzeją i umierają. A przecież tu nie ma żadnych onych. To mój sen o rzeczywistości. On powstaje w mojej głowie. I to jest tylko moja wizja, tak jak sen. Tu powstaje rzeczywistość. Spytaj studenta medycyny, każdy ci to powie. Gdzie powstaje obraz świata? Impuls elektryczny w naszym mózgu. I to jest coś, czyli tak jak sen. I to jest coś na bazie, czego my budujemy rzeczywistość. Na bazie zobrazowanej energii. To tak, jakby komputer na swoim ekranie obejrzał film o kosmosie i powiedział, że tam jest. A jest na twoim stole, nie? Nie wiem, bo to każdy musi się z tym sam rozprawić. Ale tak naprawdę czas jest tylko uparcie podtrzymywaną iluzją postrzegania. Nie ma żadnej różnicy między wczoraj, teraz, jutro. Jak mówił Einstein, to jest ciągle cały czas ta chwila. Jest tylko to, w czym ty uczestniczysz. Czy to jest we śnie, czy to jest w marzeniach, jak gdzieś odlecisz, czy to jest, no weź jakieś grzybki halucynogenne, zupełnie inaczej widzisz rzeczywistość. I też ona taka jest, jaką ją doświadczasz. Jesteś w innym stanie świadomości. To jest twoja rzeczywistość. Pogadaj ze schizofrenikiem i on też ma rację. Po prostu inaczej to widzi. I tak tego doświadcza. Nie ma czegoś takiego jak jakaś zewnętrzna prawda. Jest tam na zewnątrz jakaś jedna rzeczywistość, z którą musimy się zgodzić. I jakaś jedna norma człowieka, że schizofrenik jest bardziej pojebany niż my. A kto to ustalił? Może on wie lepiej i śmieje się z nas. A my po prostu jesteśmy zagubieni w tym czasie, nawykowo. Ale też nasza wina, bo nie chce nam się poskładać faktów do kupy i brniemy w tą, w nawyk. To jest jak z paleniem papierosów, nie?
Chciałbym rzucić, ja sam wiem, ja 9 lat już nie palę, ale wiem, ile razy rzucałem wcześniej. Identycznie jest właśnie z tym naszym myśleniem o czasie. Ciągle patrzymy w lustro i myślimy, że to jest jakaś realna rzeczywistość. I na bazie tego twierdzimy, że tak musi być. To jest właśnie tak jak z tym, że wszystko powstało z niczego. Nie mogło tak być. To wszystko zawsze było. To ja w tym jestem. Ja podróżuję poprzez swój stan świadomości. Kimkolwiek jestem. Pewnie energią. Ale świadomą energią. Wiem, że jestem. Nawet energią, która potrafi to obrazować. Dlatego ja tak często porównuję umysł do komputera, bo to tak łatwo wtedy rozumieć, no. Włączam komputer, łączę się z siecią, innymi ludźmi i razem obrazujemy internet, zwany rzeczywistością. Ale kiedy zaczynam eksplorować internet bardziej inteligentnie, bardziej świadomie, to nagle znajduję w nim takie różne smaczki, że hej. I czy tam jest jakiś przepływ czasu? Nie. Nie ma. Jeżeli ja teraz bym się świadomość swoją wcisnął do internetu, stworzył takiego awatara i tam wszedł i tam spotykał tych ludzi, co tam sobie są. Skąd wiesz, że internet nie żyje własnym życiem? Nie wiemy. Wszystkie moje filmy tam gdzieś sobie są i tymi tekstami tam łazi lub co chce. Jeżeli ja bym tam wlazł i bym im zadał pytanie, kiedy powstał internet? Ja dokładnej daty nie pamiętam, ale pamiętam, że to było w 91 roku ubiegłego stulecia. To oni by się pewnie pukali w głowę, jak to kiedy, no jest. Tam dla nich ten czas jest, podróżuj. Cofnijmy się, w internecie są filmy pokazujące czasy, kiedy jeszcze nie było człowieka. Więc to jest dla nich tam wniosek, że już wtedy był internet. Widzisz, czym jest czas? Nawykiem. Ja tylko chciałem sprowokować do myślenia takiego porannego, nic więcej. Już znikam. Pa, pa.